Witajcie serdecznie, kanał Rockday, Wojtek się kłania. Ćwiczenie na rozwijanie szybkości, ćwiczenie co trzeci dźwięk, można powiedzieć co trzeci stopień, to jest stosowane zarówno w skalach, jak i po prostu w zwykłym pajączku. O co tutaj mi chodzi? Chodzi mianowicie mi o coś takiego. Właśnie, to jest coś takiego, że po prostu przesuwamy się, idziemy co trzy dźwięki. Czyli na przykład, jeżeli gram pajączek na trzema palcami, pierwszym, drugim, trzecim, to robię tak, zaczynam od pierwszego, pierwszy dźwięk na strunie najgrubszej, później gram trzeci dźwięk, później gram drugi dźwięk, później gram, można powiedzieć, czwarty, kolejny dźwięk. Tutaj trudno powiedzieć o stopniach, bo tutaj mamy po prostu taka skala quasi-chromatyczna, czyli nie do końca chromatyczna, tylko po prostu to jest taki wycinek z tej chromatycznej skali. Więc można powiedzieć tak, gram pierwszy próg, trzeci, drugi próg, pierwszy na cieńszej, trzeci, drugi próg na tej właśnie, później pierwszy na jeszcze cieńszej, trzeci, drugi, pierwszy na jeszcze cieńszej, trzeci, drugi. Po prostu idziemy co trzeci dźwięk. Po prostu się przesuwamy, bo to też tak, chodzi o to, dobra, ale pajączek, ciągle o tym pajączku. Chodzi o to, żeby ćwiczamy palce w różnych schematach, bo na przykład o ile próg pierwszy, drugi, trzeci jest na przykład używany w pentatonii, w skali bluesowej, na przykład, jeżeli mam układ, załóżmy, zrobię to samo ćwiczenie, tylko że używam palca pierwszy, trzeci, czwarty i zagram dokładnie tak samo, czyli pierwszy próg, czwarty próg, trzeci próg, pierwszy na cieńszej, czwarty, trzeci, pierwszy na jeszcze cieńszej, czwarty, trzeci, pierwszy na znowu cieńszej, to powstaje nam coś takiego. To już jest fragment skali chromatycznej pierwszego, drugiego, trzeciego dźwięku, czwartego, piątego, szóstego, skali chromatycznej, skali molowej. Ja już zupełnie nie wiem, co gadam. Skala molowa F. No dobra, chyba zaczyna coś świecić w głowie. Tak samo na przykład układ 1, 2, 4. To znowu się posuwamy po pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym stopniu skali Lokryckiej. Natomiast teraz można powiedzieć, aha, czyli teraz dobra, fragment z bluesowej,
No był, no dobra, z bluesowej, ale to tylko właściwie w bluesowej mamy tylko czwarty stopień, znaczy jest czwarty stopień dodany, ten blue note, raz, dwa, trzy, cztery, no ale dalej to już są normalne dźwięki po dwa. No dobra, ale teraz na przykład mamy skalę durową, która na przykład ma dźwięki, no powiedzmy skala durowa F. Tam mamy układ palców z kolei pierwszy, ojejku, pierwszy, trzeci, piąty. Pierwszy, trzeci, piąty, drugi, trzeci, piąty, próg, drugi, trzeci, piąty, szósty, trzeci, piąty, szósty. Czyli tutaj teraz użyłem kilku z tych sekwencji. O tym jeszcze nie mówiłem, o tym 1, 3, 5. Natomiast sposób zagrania jest ten sam, że gram pierwszy dźwięk, trzeci dźwięk, drugi, czwarty, piąty, szósty, piąty i tak się przesuwam. Natomiast jeżeli tutaj mam inny układ palców, 2, 3, 5, to robię tak samo. Wyraźnie, że używałem schematu, przesuwam się co tercie, to jest takie progresja tercjowa do góry, natomiast używałem różnych schematów palców, dostosowywałem do skali, prawda? Jeżeli na przykład sobie postanowię, że skala durowa F, mamy dźwięki F, G, A, B flat, B flat, C, D, E, F, ale biorę ją tylko na warsztat na dwóch strunach, najgrubszych, czyli F, G, A, B flat, C, D, później będzie G, A, B flat, C, D, E, później A, B flat, C, D, E, F i ten układ palców się zmienia. O, tu mam taki układ, pierwszy, drugi, czwarty palec, tu mam taki układ, pierwszy, trzeci, czwarty, tu mam pierwszy, trzeci, czwarty, tu mam pierwszy, trzeci, czwarty, tylko że ten rozszerzony, prawda, bo 3, 5, 7 próg, tu z kolei mam 1, 3, 5, więc właśnie po to cały czas te wałkowanie pajączków, które można powiedzieć, one nie za bardzo, one mi tutaj nic nie mówią, ale jeżeli my mamy świadomość tego, że układy palców do różnych skal są zawarte w tych pajączkach, o, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, czy 1, 3, 5, to właściwie my zawrzemy w tych ćwiczeniach pajączkowych wszystkie tutaj sekwencje układów, które właściwie możemy mieć, bo później te sekwencje łączymy, prawda? Tak jak tu. W szybszym tempie po prostu to wyćwiczyć, jeżeli prawda sobie może. Thank you.
odczuwałem właśnie ten układ. Bardzo, bardzo mi się spodobało to. Bo tu jest oczywiście fragment z tego, co pokazywałem. Myślę, że to też trochę pokazuje tą możliwość używania wyćwiczonych pewnych fragmentów, bo to jest tak, to też nazywam izolowanymi ćwiczeniami, czyli po prostu biorę jeden schemat grania, 1, 3, 2 i to przesuwam się po gryfie. Myślę, że tutaj więcej właściwie nie trzeba mówić. Teraz jest kwestia tego, żebyście wy sobie to ćwiczyli. Tak, no widać, jak dla mnie ten motyw, co tutaj grałem, jest bardzo fajny. Oczywiście mogę go to modyfikować, bo nie mogę grać przez 5 minut na przykład tego motywu, prawda? Ale jako jeden już z elementów utworu, układanki, byłby na przykład ten riff, prawda? Perkusista nabija 1, 2, 3, 4. Może naprawdę bardzo fajne rzeczy wymyślić. Także dobra, dzięki za uwagę. Wpisujcie w komentarzach coś, co jeszcze uważacie, żeby dopowiedzieć, zrobić nowy filmik. Subskrypcja kanału też jest bardzo wskazana. Łapka w górę tak samo. No i oczywiście jeszcze chciałem wspomnieć o Patronite. patronite.pl/rockday.pl. Link będzie też w opisie. Każdy może zostać patronem kanału. Dla patronów bonusy, trzeba sobie tylko dobrze wszystko przeczytać na stronie, na mojej podstronie na Patronite, patronite.pl. Także dobra, dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnych filmach.